Witajcie! Dzisiaj jesteśmy w magazynie i chciałem Wam zaprezentować, w jaki sposób są transportowane nasze wielkoformatowe płyty gresowe w Polsce, tak zwane spieki kwarcowe, więc w jaki sposób, żeby było po polsku, w jaki sposób są transportowane nasze spieki kwarcowe. Tutaj za mną, jak już widzicie, jest 5 skrzyń ułożonych jedna na drugą, czyli mamy tutaj całą serię, z czego ta na górze już została otwarta i tak jak widzicie, na samej górze jest statuario Levigato w formacie metr na 3 metry. Sama płyta, sama skrzynia, sam produkt jest zabezpieczony tak, aby podczas transportu nie poruszał się i nie doszło do uszkodzeń brzegów. Natomiast jak widzicie, można palety układać jedną na drugą. W ten sposób oszczędzamy też jak gdyby miejsce transportowe, czyli nie mamy kilka palet rozrzuconych po całym samochodzie, natomiast po całym tirze mamy możliwość układania jedną skrzynię na drugą, co w przypadku dużych zamówień oszczędza też miejsce. Jeżeli przewoźnik musi dorzucić jakąś paletę gdzieś indziej, no to nie ma rozrzuconych 5 palet, tylko ma jak gdyby zajętą jedną część samochodu z tymi właśnie produktami. Co ważne, na co należy zwrócić uwagę przy rozładunku, aby widełki w, nazwijmy je widełki, powiedziałbym po włosku, po polsku teraz musicie mi wybaczyć, amnezja, zdarza się najlepszym. Musicie pamiętać, aby widełki były jak najszerzej rozłożone, ponieważ w przypadku, gdy będą od wózka widłowego, tutaj mówimy, gdy będą zbyt wąsko w momencie podniesienia, płyta na brzegach, mimo jeszcze jest to dosyć sztywna skrzynia, ale może się zdarzyć tak, że jak będzie wyciągał 5, no to gdzieś tam będzie przeciążenie i płyty mogą pędz. Dlatego jest ważne, aby dosyć szeroko, jak najbardziej szeroko rozstawić i w ten sposób ściągać skrzynię. Sam produkt jest bardzo dobrze zabezpieczony tutaj, naprawdę, no, mówiąc tak ogólnie, trzeba się postarać, żeby uszkodzić produkt. Dbamy o to, żeby to wszystko było dobrze zabezpieczone, żeby produkt dotarł cały, żeby nie było uszkodzeń, nie było problemu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób tutaj wyjaśniłem Wam też sytuację tego, jak te skrzynie są pakowane, jak te produkty są pakowane w skrzynie. I niestety, no, za skrzynię trzeba zapłacić. Skrzynia ma swój koszt, ponieważ jest to skrzynia robiona specjalnie na zamówienie do tego typu produktów. Jak zobaczycie, za chwilę skrzynia jest też dosyć mocna, tak? To nie jest jakieś byle jakie tam drewienko, tylko to jest dosyć stabilna, mocna, wytrzymała konstrukcja. A ja dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!